Miałyby dzisiaj rysy, ale niestety poszedłem pod skocznię. Nawet kurczę, nie wejdę pod to skocznię, nie chcę ryzykować, bo troszkę czuję nogę, a w przyszłym tygodniu chcę pojechać nad Biebrze. Także nie mam zamiaru obciążać nogi, także tylko Wam pokażę z daleka skocznię. Miałem Wam pokazać skocznię. Jest takie jedno miejsce, gdzie nic mi nie zasłania, tylko mogę sobie spokojnie samą skocznię obejrzeć bez żadnych samochodów, bez żadnych autobusów i tak dalej, i tak dalej. Jedzie, 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 jedzie. Jeszcze z tej niższej troszeczkę skacze też. Fajnie, robi wrażenie na pewno. Zaraz chyba będzie skakał zawodnik. Nie ze średniej, tylko jeszcze z tej mniejszej. O, tu skacze ze średniej skoczni, zobaczcie. Pierwszy raz w życiu widzę na żywo takie coś, dlatego filmuję. Zobaczcie, wysiłek myszorowy wycina sobie. Kurczaczka elegancko. Wilk polarny, zobaczcie, tak wygląda. Leży sobie. Jest jeszcze list srebrny tutaj, ale ja go nie widzę. Zobaczcie sobie gniazda. W dołu można zobaczyć tych starych właśnie. Jeżeli chodzi o jakby tego miejsca, tak? Przede wszystkim to jest okres zimowy. Tutaj panuje cały czas stała temperatura, ponieważ... Tutaj rządzi królik. Zobaczcie, jaki duży pan królik. Zobaczcie, jaki fajny jeleń. Piękny jest. Był wcześniej bliżej, a tu z takim panem się zagadałem i z daleka też widać zresztą.